Rozpoczęła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Tym razem jej gospodarzem jest województwo podlaskie. Zawody szermiercze rozgrywają się w Białymstoku. Jako pierwsi do walk przystąpili szabliści. Złotą medalistką turnieju dziewcząt została reprezentantka UKS Hajducze Olsztyn Aniela Kozłowska. Choć po grupach dopiero trzecia, w pierwszym półfinale pokonała Gabrielę Wójcik z Zagłębiowski Klub Szermierczy 15-8. Drugi półfinał to pojedynek pomiędzy Sonią Kozanecką Dragon Łódź a Marią Więckiewicz UKS Szabla Ząbki, wygrany przez Więckiewicz 15-7. Zacięty finał Kozłowska-Więckiewicz wygrywa Amelia Kozłowska 15-12. I to ona wygrywa 18. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Szermierce w kategorii szabli kobiet. Uważam te zawody za udane. Zdobyłam właśnie Mistrzostw Polski w tej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Jestem bardzo zadowolona, bo myślę, że dużo pracowałam przez ten sezon i to takie fajne zakończenie tego sezonu, ponieważ był bardzo ciężki, bo było i dużo zawodów, i dużo wyjazdów, a te zawody również nie były najłatwiejsze, ponieważ każda walka jakby była inna i trzeba było w niej sobie wypracować to, żeby dojść do tego miejsca, w którym się znalazłam. I chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy mnie wspierali i moich klubowych kolegów, koleżanki, trenerów przede wszystkim, no i rodzinę, no i myślę, że wszystkich, którzy tam jakoś oczekują pozdrowień. Srebro dla Marty Więckiewicz UKS Szabla Ząbki, brąz odebrały Gabriela Wójcik Zagłębiowski Klub Szermierczy i Sonia Kozanecka Dragon Łódź. Drugi złoty medal powędrował tego dnia do Benedykta Dynkiewicza UKS Szabla Ząbki, który również trzeci tego dnia po grupach w półfinale pokonał Oskara Kusaka UKS Hajduczek Olsztyn 15-8. Drugi półfinał to pojedynek Adama Kaczmarczyka KKS Konin z Michałem Pardelą TMS Zagłębie Sosnowiec. Wygrywa Pardela 15-4. Finał to pojedynek Benedykta Dynkiewicza i Michała Pardeli. Wygrywa Dynkiewicz 15-10. Złoto Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w szabli mężczyzn dla Benedykta Dynkiewicza UKS Szabla Ząbki. Srebro odebrał Rafał Pardela TMS Zagłębie Sosnowiec, brąz dla Adama Kaczmarczyka KKS Konin i Oskara Kusaka UKS Hajduczek Olsztyn. W rywalizacji drużynowej szablistki z TMS Zagłębie Sosnowiec do zawodów przystąpiły z pierwszym rozstawieniem i na tym miejscu zostały aż do końca turnieju. W pierwszym półfinale pokonały koleżanki z UKS Szabli Ząbki 45-40. Drugi półfinał to pojedynek UKS Hajduczek Olsztyn z UKS 13 Białystok, wygrany przez drużynę gospodarzy 45-39. Finał Sosnowiec-Białystok wygrywa TMS Zagłębie Sosnowiec 45-37. A więc złotą drużyną Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w szabli kobiet TMS Zagłębie Sosnowiec w składzie Emilia Habryn, Karolina Hoffman, Zofia Pieniążek, Julia Pilewska. Srebro dla UKS 13 Białystok w składzie Julia Borowik, Julia Jakoniuk, Natalia Krasowska i Ewa Wasilewska. I brąz inkasuje UKS Hajduczek Olsztyn w składzie Antonina Dobies, Amelia Kozłowska, Elżbieta Hejłun i Marta Rozmus. Natomiast w rywalizacji drużyn chłopców triumfowała drużyna UKS Szabla Ząbki. W pierwszym półfinale starli się z drużyną TMS Zagłębie Sosnowiec, wygrywając 45-37. Drugi półfinał to pojedynek UKS Hajduczek Olsztyn z Konińskim Klubem Szermierczym, wygrany przez Hajduczek, również 45-37. Finałowy pojedynek drużynowy wygrywa UKS Szabla Ząbki 45-39. I tak w szabli męskiej na czele drużynówki UKS Szabla Ząbki w składzie Antoni Dąbrowski, Aleksander Denkiewicz, Benedykt Denkiewicz i Krzysztof Więch. Srebro dla UKS Hajduczek Olsztyn w składzie Krzysztof Dowgierd, Łukasz Kowalczyk, Oskar Kusak i Paweł Zastawny. Brązowe medale odebrali szermierze Konińskiego Klubu Szermierczego w składzie Adam Kaczmarczyk, Kacper Malcer, Paweł Radke i Filip Radoch. Pozdrawiamy z Białegostoku.